Jedzenie nie służy mi tylko do zaspokajania fizjologicznego głodu. W jedzeniu poszukujemy przyjemności, pocieszenia, a często nawet rozrywki. Jedzenie również może zaspokajać nasz głód intelektualny, bo jedzenie nie funkcjonuje w oderwaniu od historii. Za każdą potrawą czai się jakaś opowieść, a to wielkich odkryć, a to wielkich podróży, a często także wojen, kryzysów czy kolonii. Dopiero dotarcie do źródła tej wiedzy pozwala nam zrozumieć, co tak naprawdę mamy na talerzu. O tym dzisiaj będę rozmawiać z Maciejem Nowickim. Cześć Maćku. Szefem kuchni i rekonstruktorem kulinarnym. I na początku, Maćku, chciałabym Cię zapytać, czym Ty tak naprawdę się zajmujesz, bo dla widzów może to wszystko brzmieć dosyć tajemniczo. Gotujesz na Dworze Królewskim, podczas gdy monarchii w Polsce już nie ma. Tymczasem Ty jesteś w Muzeum Pałacu Króla Jana III Sobieskiego i rekonstruujesz staropolską kuchnię. Monarchii już nie mamy, ale mamy książki wydawane przez muzeum, które traktują o jedzeniu za monarchii, czyli Compendium Ferculorum i Modę Bardzo Dobrą. To są dwie pierwsze polskie książki kucharskie. I co robi kucharz w muzeum? Gotowanie, publikowanie, no i pierwsza rzecz, edukacja. Dzieci, młodzieży, dorosłych. Powiedz w takim razie, czy znajomość polskiej historii jest nam potrzebna w kuchni? Oczywiście, historia jest potrzebna, a dla osób, które zajmują się gotowaniem, niekoniecznie zawodowo, to są fundamenty. I w zasadzie uważam, że jeżeli chcielibyśmy rozszerzać swoje horyzonty, budować wiedzę, musimy się opierać na czymś. Tak? Musimy mieć po prostu punkt odniesienia. I w naszym przypadku, ludzi, którzy wrośli w naszej kulturze kulinarnej, takim fundamentem są pierwsze polskie książki kucharskie. No właśnie, bo Ty siedzisz zakorzeniony, jesteś w tej kuchni staropolskiej. To jest Twoje pole eksploracji. Tak, znaczy osobiście przyznam się, że nie do końca jestem fanem tego określenia kuchnia staropolska. Tak, wiadomo, że to ma ładunek, który gdzieś tam po tych uliczkach staropolskich, pierogach schabowych się rozszedł. Natomiast jeżeli przyjrzymy się z takim pietyzmem i poczytamy w zasadzie bliższe poezji przepisy z pierwszych polskich książek kucharskich, to ten obraz polskiej kuchni XVII wieku jest naprawdę inny od tego, który mamy w świadomości. No właśnie, bo w takim potocznym rozumieniu kuchnia staropolska, już się posłużę tym nieco wyświechtanym terminem, kojarzy nam się z jakimś takim niekontrolowanym obżarstwem. Widzimy od razu te stoły, golonek, szynki babuni. Wiesz, jakichś takich rzeczy bardzo wieprzowiny, przejaskrawione. Dziczyzny. Tak. Czy to jest prawdziwy obraz tego okresu? Absolutnie nie. I my mówimy o w zasadzie zakresie czasowym od drugiej połowy XIX wieku, druga połowa XIX wieku, wiek XX. To jest taki okres, kiedy ta kuchnia podlegała olbrzymim zmianom. Aspektów tu jest mnóstwo, które wpływały na to. No bo po pierwsze rozpad instytucji państwowych. Tak? To miał olbrzymi wpływ na to, co ludzie jedli, jak jedli i tak dalej. Wpływ zaborów. Wiek XX, oczywiście wszystkie kataklizmy, które spotkały nasz kraj, to miało gigantyczne, tak, znaczenie. My mówimy o olbrzymiej dyskontynuacji przepisów kulinarnych zapisanych w świadomości Polaków od XVI-XVII wieku, bo my mówimy o takich horyzontach czasowych. I są takie dania, na przykład arkas. Arkas to w zasadzie mleko lub śmietana zagęszczona żółtkami z dużą ilością przypraw. Bądź miodu lub soku z limonki. Generalnie zostaje nam po przygotowaniu tego dania coś o konsystencji crème brûlée. Ten arkas brzmi trochę jak jakieś zaklęcie magiczne, a ja widzę tutaj chyba podobną zawartość w garnuszku. Jest mleko na pewno. Co będziesz dzisiaj przygotowywał? Kasza zapalana. Wiele dań XVII-wiecznych było nazywanych po konsystencji, a nie produkcie.
I to są takie dryfy znaczeniowe, bo mamy na przykład kaszę zapalaną, taką, którą dzisiaj przygotujemy, to jest kasza po prostu gryczana, tataryczna tak zwana. Palona kasza, czy nie palona? Palona. I to jest mega proste danie, ponieważ w zasadzie jednogarnkowe. Ja je troszeczkę skomplikowałem, żeby było kolorowiej i dodałem trochę rabarbar, ponieważ mamy już teraz tak szaleństwo letnie. Kasza jest gotowana w mleku z odrobiną anyżu i to jest ten element luksusowy kuchni XVII-wiecznej. Ale jeżeli ten anyż zostawimy sobie na desce do krojenia, to będziemy mieli wersję soft. A wersja hard jest z anyżem. Czyli rozumiem, że wersja z anyżem to jest kuchnia elit. Dokładnie. Ówcześniejszych, a bez anyżu to już bliżej jesteśmy biedoty. Właśnie jak różniły się, powiedz, te kuchnie w tamtym okresie? Dokładnie. Bo to rozwarstwienie było dłuższe. Identyczne. Ale tak naprawdę jednym i drugim było do siebie bardzo blisko, bo nie mieliśmy wielkiego rozróżnienia między samym produktem, ale tym, co do niego dodawamy. Czyli no baza była podobna, na przykład kasza? Podobna. Oczywiście, że tak, baza była podobna, natomiast to, z czym przygotowywano i świat przypraw. Tam. To powiedz, co nam będzie potrzebne do przygotowania dania, które się nazywa? Kasza zapalana. Kasza zapalana. Kasza gryczana, ja już pozwoliłem sobie ugotować w mleku z anyżem. Śliwki wędzone i piwo. To jest też w zasadzie element, o którym nieco zapomnieliśmy, a powszechnie obecny w polskiej kuchni. Bo cała rodzina farmuszek, polewek, zup na bazie piwa i chleba, to jest naprawdę, my mówimy o kilkuset przepisach, tak? Niektórych bardzo ciekawych. My tutaj mamy piwo bezalkoholowe i też przypomnę, że te piwo używane niegdyś do gotowania, czy do picia. Nie było absolutnie tym piwem wysokoprocentowym, do którego my teraz jesteśmy przyzwyczajeni. Mm-hmm. To były piwa od 0,5 do 1,5%. Czyli można zaryzykować takie śniadanie? Można zaryzykować takie śniadanie, tym bardziej, że ten alkohol my po prostu odparujemy. Tak. Czyli co? Podgotowujemy kaszę gryczaną, paloną w mleku. Dokładnie. Z anyżem. Tak. I zagotowujemy, redukujemy tak naprawdę. Redukujemy suszone śliwki. Czy one są suszone, czy wędzone? Są podwędzane, są podsuszane i jeszcze rabarbar. I to było połączenie bardzo charakterystyczne. Rabarbar, cukier, czyli mamy drugi element tutaj luksusowy. Tak? I kasza z przyprawami korzennymi. Równie powszechne było używanie szafranu. Tak? Dość często spotykamy się z sytuacją, kiedy nawet nie mowa o smaku, tylko samym kolorze. Co będziemy robić z tym rabarbarem? Zaraz będę go kroił i wrócimy do karmel. Ta kasza jest w porządku, już ugotowana, więc w zasadzie ja teraz wbiję do niej teraz 3 żółtka. Ale to jest też punkt wyjścia do innych dań, które można by było teraz naprawdę mnożyć z tego, co my teraz, w jakim punkcie teraz my jesteśmy, ponieważ mamy żółtka. Generalnie można by było teraz to wszystko wystudzić, białka ubić na pianę, na chłodno połączyć z tym wszystkim i wszystko to połączyć i zapiekać. W zasadzie wtedy mówimy o czymś, o konsystencji sufletu. Odrobina soli. Dodaję żółtka do kaszy, którą następnie będziemy podgrzewać i zagęszczać. Teraz czas na rabarbar. Dość powszechne było używanie w XVII wieku karmelu i budowanie smaku, konsystencji na karmelu. To była dość taka powszechna i no, zabawa dla zamożnych w zasadzie, ale no to jest coś, czego już teraz no, nie robi się. Robi się za rzadko w zasadzie. Robisz teraz karmel. Robię teraz karmel. Kiedy ten karmel się zrobi, wrzucam w to rabarbar i podlewam sokiem wiśniowym. Zredukuję to delikatnie. Zagęszczona kasza, rabarbar, na to śliwki. Voilà.
to wszystko. Elitarnie. A powiedz, jak ktoś się boi białego cukru, to może go zastąpić czymś innym? Oczywiście, że tak. Cukier brązowy lub w zasadzie można mówić też o miodzie, tak? Podredukować go i w tym miodzie podprażyć rabarbar. Będzie również smaczniej. To jeszcze tylko wskazówka może dla tych z Państwa, którzy zechcą z nami przygotować to danie. Mhm. Dobrze mówię, że nie należy ruszać patelnią, póki się nie pojawi właśnie ten apetyczny karmel. Wychładzamy to i teraz w zasadzie rabarbar kładziemy na to. Nie wkładamy ani palca w karmel, ani języka, tym bardziej. Ani szpatułki żadnej. Ani szpatułki. I generalnie pozwalamy teraz karmelowi trochę popracować tą temperaturą na rabarbarze, ponieważ ta temperatura jest spora. Ale też regulacje kościelne w tym okresie miały niebagatelny wpływ na dietę Polaków. Tak, i tutaj, chociażby biorąc właśnie pod uwagę post, który w jakiejś tam formie przetrwał do dni dzisiejszych. Tak, i dotykamy kolejnego bardzo istotnego elementu, który wpływał na to, jak mogła wyglądać i wygląda tradycja i kuchnia polska. Czyli mamy tutaj kolejny do odczarowania aspekt tej kuchni polskiej mięsnej. Tak? Tu golonka, tutaj się wysypuje salceson, ale mówimy średnio o około 200 do 220 dni postnych w skali roku. To większość roku właściwie puszczono. Oczywiście, więc jakby jeżeli mielibyśmy jakoś podsumować, to większość naszych prababć przez większą część, dłuższą część roku była wegetarianami. Po pierwsze, mięso ważyło zupełnie inaczej niż dzisiaj. Dzisiaj po prostu idziemy do sklepu i dla nas ta sfera wagi, doceniania roli tego mięsa jest kompletnie inna niż wtedy. Ale dokładnie. Czy coś z tych potraw właśnie z tego kanonu postnego pozostało do dziś? Czy możemy gdzieś je odnaleźć w naszych zwyczajach kulinarnych? Na pewno przywiązanie kulturowe w skali kraju do pewnych gatunków ryb, na przykład karpia. Chociaż z drugiej strony bardzo mało w porównaniu z tym, jak kiedyś podawano karpio i bogactwo dodatków, jakimi podawano. Na przykład, czy ktoś teraz słyszał i widział w restauracjach, w domach danie karp w wiśniach? No jakoś się nie kojarzy z takim słodkim anturażem, chociaż podaje się z rodzynkami. Też pamiątką orientalnego czasu. Ale tutaj mamy też dryf do kuchni regionalnej, kuchni żydowskiej, tak? I to jest aspekt, który my kultywujemy cały czas. Robimy krzywdę karpiowi, żyjemy go tylko na Boże Narodzenie, bo to jest pyszna ryba. Karp na pewno szczupak po polsku. To jest jakby ryba po polsku, szczupak po polsku. To jest coś na pewno bezpośrednio z XVII wieku. No i całe bogactwo przepisów i dodatków, które my cały czas jakoś gdzieś tam kultywujemy, czyli na przykład kapusta kiszona, którą się nas masakruje nad morzem, to nie jest taka kotwica mentalna, nie wiem, wody sołowa, bo się je rybę z kapustą kiszoną, tylko kapustę kiszoną jadano do ryb słodkowodnych w XVII wieku i jest tych przepisów też mnóstwo. Co jeszcze z tych postnych pamiątek znajdziemy dzisiaj na naszym stole? Na pewno warzywne pasztety, tego jest sporo. Zapiekane różne rzeczy, to oczywiście kiedyś to była forma zagospodarowania wszystkiego, czyli na tą chwilę wchodzi znowu w łaski zagospodarowanie warzyw, na przykład z wywarów. Tak? Kiedyś było dość powszechne, warzywa przecierano, doprawiano, bardzo często dodawano ubitych białek, tak? Czyli mamy przetarte przez sito, teraz pewnie byśmy zblendowali, przetarte przez sito warzywa, doprawiamy je, sól, pieprz, to jest baza oczywiście, ale przyprawy korzenne kiedyś, i zapiekano. Bardzo często zalewano to jakimiś sokami, redukcją czegoś,
A w XIX wieku cała ta przebogata tradycja zyskała nową nazwę, oczywiście z języka francuskiego, leguminę. Czy ja dobrze rozumiem w takim razie, że korzeni sałatki jarzynowej, typowego dania dla Wigilii, należy szukać właśnie w tym okresie? No tak, może bez majonezu, ale oczywiście. Ja myślę, że protoplastą tego był bigosek. I to jest kolejna, oprócz kasz, bigoski, rodzina dań polskich, które kompletnie były zapomniane, XVII-XVIII-wieczny bigosek, to nie kapusta kiszona z, użyję terminologii gastronomicznej, przeglądem tygodnia, tylko bigoskiem nazywano w zasadzie upieczone warzywa, doprawione, wymieszane. Tak? I w zasadzie wszystko to, co było upieczone, wymieszane z różnymi dodatkami, nazywano bigoskiem, stąd i oczywiście były bardzo powszechne bigoski z ryb, czyli rybę całą pieczono, obierano, to mięso łączono z warzywami, tak powstawał bigosek. Wspomniałeś o karpiu, że jest go coraz mniej na naszych stołach, a czy są jakieś inne gatunki ryb słodkowodnych, które kompletnie właściwie zostały wymazane z tego krajobrazu kulinarnego? Powiem tak, nie mamy 3/4 z tej palety tego, co jedzono w XVII-XVIII wieku na tą chwilę. I ryby po rybach słodkowodnych widać to najbardziej, czyli idąc dzisiaj do sklepu rybnego, w zasadzie kilkadziesiąt procent, nawet więcej tego, co jesteśmy w stanie nabyć w sklepie rybnym, to są ryby często gęste nawet z koła podbiegunowego, na przykład kargulena czy jakieś inne ryby, natomiast ze świecą szukać płotki, płoci, brzany, jesiotra, łososia, plus ryb, które tak naprawdę wyszły już nie dość, że ze sklepów czy z targów, ale ze świadomości Polaków, które były kiedyś spożywane i kojarzone też z Polską, minuk na przykład. Tak? Są, więc jakby mamy z jednej strony aspekty kulturowe, że po prostu nie spożywamy tych ryb. I tak naprawdę nie wiadomo dlaczego, bo te mody już zanikły. Mamy przepiękną rybę, to jest ryba dwóch środowisk, certa. Najtłustsza polska ryba, z tego wytrapiono smalec. Ja z 20 kg certy kiedyś wytopiłem prawie 1,5 kg tłuszczu i z tego robiłem smalec certy. I ta ryba w miastach tak Dolnej Wisły potrafi kosztować 12-13 zł za kilogram. Więc jakby tutaj idąc troszeczkę w wiedzę proekologiczną, taką proobywatelską, to w zasadzie z perspektywy świadomego, takiego mądrego konsumenta, lepiej jest nabyć taką rybę. Niż łososia. Bo nie ukrywajmy, to jest bardzo smutne, co powiem, ale mamy świadomość, że tak naprawdę czystych wód już na świecie nie ma. Tak? Więc po prostu musimy wybierać te, które są czystsze. Czyli tak naprawdę z naszej perspektywy bliżej nam będzie do dziedzictwa i do historii, jeżeli spożyjemy płotkę z Zalewu Zagrzyckiego niż łososia. Tam. No i są jeszcze zapomnieni bohaterowie, tak jak szczupak, też powolutku odchodzi. Tak? No i jesiotr, on powolutku wraca, jest reintrodukowany w dużej liczbie cieków wodnych teraz w Polsce. No a kiedyś był królem, tak? To jeszcze w zasadzie w latach 40. 50. XX wieku na wysokości Płocka łowiono ryby, które ważyły 140-150 kg. To w zasadzie mówimy o dwumetrowych wielkich rybach. A powiedz, czy w świecie warzyw też są jacyś tacy zapomnieni bohaterowie tamtych czasów? Dzisiaj mamy około 20-30% tego, co kiedyś mieliśmy. Przy tym całym bogactwie produktów, które mamy w supermarketach, wbrew pozorom ta bioróżnorodność naprawdę w zasadzie leży i płacze. Doskonałym przykładem są drzewa owocowe. Na tą chwilę w przeciętnym sklepie mamy 5, przy dobrych wiatrach 10 odmian na przykład jabłoni i wszystkie te odmiany powstały w latach tam 60-70 w Stanach Zjednoczonych. Trochę polskich owoców będziemy mieć w naszym daniu. Tak, jak widzisz teraz w zasadzie co my mówimy dzieje? Już o konsystencji syropu. I mówimy tutaj o takiej dość powszechnej
metodzie zintensyfikowania smaku, czyli ewaporacji. My to po prostu redukujemy, to nie jest rocket science. My po prostu pozwalamy, aby ten sok wiśniowy zredukował się. W zasadzie my teraz mówimy o objętości no już takiej melasy gęstej. I w zasadzie to będzie jak, może jak to pokażemy. Basia Starycka uwielbia mówić petardunia. Może pokażemy to naszym widzom, jak to wygląda na tym etapie. Już chwilę, moment został. Tak, prawda? Oczywiście. Generalnie XVII wiek na tej patelni bez dwóch zdań, ponieważ mamy już tutaj jakiś taki kontrast smakowy, bo to będzie słodko-kwaśne. Mamy tą delikatny słodko-cierpki smak soku wiśniowego, cukier i rabarbar. My tą głębię, ten kontrast teraz w zasadzie intensyfikujemy. Mamy gdzieś tam chmiel z wędzonką plus nabiał. I w zasadzie do tego wszystkiego, oprócz gwiazdek anerżowych, które są tutaj przedstawicielem takiego dobrobytu, nam zostaje tylko 30 soku cytryny do kaszy. Troszeczkę orzeźwienia. Mamy 30 stopni za oknem, więc cytrynę jak najbardziej. Kasza jest gotowa. Generalnie nie będziemy płakać, jeżeli to troszeczkę przestygnie. Czy to jadano na deser? O jakiej porze dnia serwowano? To jadano na deser, tylko tak naprawdę musimy zastanowić się, co uważano za deser tak naprawdę. Wety, cukry, bo jeżeli mówimy o cukrze w XVII wieku, który był uważany tak naprawdę za przyprawę i często używano go do potraw mięsnych, do potraw rybnych. Czyli tak naprawdę ta granica nam się gdzieś rozjeżdża. To trochę takie śniadanko modne dzisiaj. Dokładnie. W zasadzie trochę ziół do tego, może jakaś pestka, jeżeli chcielibyśmy być bliżej tego, jak dzisiaj wyglądają na przykład śniadania. Tak wygląda kasza zapalana. Powiem ci, że wizualnie budzi skojarzenia z najmodniejszymi śniadaniami serwowanymi obecnie w restauracjach. Tak, i jakby też mega uniwersalne, bo można to tak jak powiedziałem, wystudzić i podać w dwóch stopniach na pogodę, którą mamy za oknem. To jest rewelacja w zasadzie. Mało tego, można by było w to teraz jakieś świeże owoce rzucić, na przykład truskawki. To nie pozostaje nam chyba nic innego, jak spróbować. Tak. Kto mógł jadać takie dania w XVII wieku? Przeciętny chłop jadł to danie na pewno, a Janek Sobieski jadł to danie z gwiazdką anerżową i pewnie z szafranem. Fajną dietę miał ten Janek. Tak. Wydam się nieskromny, ale ten rabarbar jest pyszny. Pyszny.